Pan tu pomaga śmiesznie gwizdkiem drugiemu panu wjechać na parkingu. Śmieszne z tymi gwizdkami w tej Tajlandii jest. Bardzo, bardzo dużo osób takich właśnie gdzieś tam różnych ma takie gwizdki, czy policja, czy ktoś tam, i wszyscy gwizdzą. Bardzo popularne tutaj w Tajlandii. Ale dobra, nie o tym teraz, bo przyjechaliśmy do Foodlandu. Taki supermarket. Pierwszy raz tu w sumie przyjechaliśmy do tego miejsca, który jest 24 godziny na dobę otwarty, czyli codziennie, cały dzień, całą noc. Przyjechaliśmy zobaczyć, co tutaj można kupić, jakie są ceny, czy jest tutaj coś innego niż w innych marketach. Zobaczymy. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to łapka w górę, subskrypcja i idziemy do Foodlandu zobaczyć, co tutaj ciekawego można spotkać. Pierwsza sprawa, może tutaj najpierw po prawej stronie jakaś restauracja, kuchnia duża, ciekawe jak menu, sprawdźmy co oni tutaj mają ciekawego. Golden hot snacks po 100 batu, 130, main dishes 170, 120, 200, no takie ceny średnie, nie tanio, nie drogo. Tak panu, puszczam do ciebie. Ładna? Chyba nie lubię takiego koloru. Nie, chyba już bym wolał tą tutaj czerwoną, albo tu, o niebieską, już jakąś z kogutem? No, są z kogutem właśnie. No co to, kogut? Sobie nie wiem. Co? Patrz, jaki ten ma kolor tutaj. Niebieski. To jest coś, dla mnie to zupełnie. Pasuje mi? Pasuje. Ta restauracja całkiem spora. Ja, chyba drogo. Drogo? No. Owoce ładnie tutaj wyeksponowane. Tam pomarańcze. Ładne pomarańcze. Tutaj też 100 batów za kilo. Tam 85 batów, czyli jakieś 10 zł za kilo pomarańczy. Dajcie znać w komentarzach, po ile pomarańczy obecnie w Polsce. 39 za jedno albo 89 za jedno. Wow, za sztukę? No, grubo. Ale tutaj jest 100 chyba za paczkę. 100 za paczkę, za 4 jabłka. Dobra, ale za jedno jabłko tutaj sobie życzę 4,50. 4,50 za jabłko? Sporo. 200 batów za 4 jabłka. 4 jabłka, 20... No, nie wiem, czy to jest NZ. 22 zł. To chyba Francja, NZ, co to może być? A nie wiem w sumie. Oliwa? Tak samo oliwa, cena. Pamiętasz tam było? No właśnie, w ogóle byśmy potrzebowali kupić oliwę. 360. Tu nie wiem, czy jakieś może 10 batów tańsza. Tutaj? No tu chyba tańsza jest. No, 359, to myślę, że tam było więcej. Kapusta będzie tutaj. O, jest też kapusta. 64, to mało nawet, nie? Tam było po 200, tylko że większa trochę. A ogórki po ile? Patrz, po 85 ogórki? Takie tanie? Niemożliwe. Czy tam też chyba były 180 batów, 200 batów za ogórki? A tu za 85? No, są też. Tylko, że to były z tej firmy duże? Takie jakieś. To może jakieś takie ich firmy, czy coś? Wow. Chyba najtańsze ogórki w Tajlandii. Co tam to jest? Bardzo dobre mleczka, to takie dobre, słodziutkie. A tu jest czekolada, to dobra. A patrz, jaki tu jest ten. Tutaj są już mielone na ogórkową. No, widziałam właśnie. Ja właśnie się zastanawiałam, co to jest. Mielone ogórki. 10 jajek w Tajlandii, 77 batów. Ale to w sumie nie jest chyba najtaniej, bo wydaje mi się, że da się taniej. 70, 60. No, 60 to już jest taka cena w miarę normalna. 60 batów, o tutaj 55 batów i za całkiem duże jajka, więc 55 batów, 6 zł za 10 jajek, 60 groszy jajko. No, to jest taka normalna cena jak w 7-Eleven. Jak co? Także takie są ceny jajek. No, są też droższe, tak jak widzieliście, ale normalna cena to jest tak około 60 batów. Ile taka makrela? 35 batów? No, no to 4 zł. Taka makrelka. Tuńczyk za 50 batów, czyli jakieś 5,50. To chyba nie jest ogólnie drogo. Patrząc tak, porównując do Polski, to chyba to raczej normalna cena. Makarony po 45 batów. Dosyć takie duże paczki, czyli jakieś tam 5 zł powiedzmy. Tutaj też takie po 45 batów, jakieś 75. No, ogólnie 5-6 zł za paczkę makaronu. Tutaj, o, tutaj jakieś droższe. Z tej firmy są jakieś droższe, po 85. Tak samo te są droższe. A patrz, to w ogóle z Magni, taka oryginalna, ale 72 baty. A to 17? Czy co? No. Ale czekaj, bo to jest napisane też Magi. To która Magi? Tutaj Magi 179, jakaś niemiecka, tylko druga. 43. No, to jest jakaś za 46. Aha, to za 17. Paprykowe chipsy, wow. Weźmiemy.
65 batów. Tutaj nigdzie nie ma paprykowych chipsów. 7 zł za paczkę chipsów. 600 batów, no jakieś 60 parę złotych za taką kawę. Ej, ale ja w ogóle takiej sypanej kawy to ja nie pijam od 6 miesięcy, no tylko w Polsce też. Tam się zawsze kupuje rozszaną, nie? Tutaj kawy Tribo Gold 237. Nescafe. No to tutaj 470 jakaś najtańsza. 485, 50 zł za kawę. O, tutaj taką najbardziej popularną chyba, co w Polsce zawsze braliśmy. 345 batów, więc jakieś 40 zł. Co ty wziąłeś? Granole. Co to są granole? To jest granola. Co to jest granola? Tu masz, no. Płatki takie, no. Takie płatki szane w czekoladzie. I co to, do mleka czy do czego? No, do jogurtu? No, do jogurtu. Ale to jest bardzo dobre, są jeszcze maliny. Ile to kosztowało? 130 batów. Ale patrz, ile tu w ogóle duży wybór kaw, bo te lawacy tutaj jakieś różne. No, jeśli chodzi o kawę, to tutaj można wpadać śmiało. Płatki też, bo chcę, niby są płatki, ale nie ma aż tak dużo, nie? No. No, z takich jednokornym nie było, z takiego Racie. Tego... Dla dzieci. Nie było. Tego też nie. No, duży wybór, duży. Chcesz granola. Za 180. Mm-hmm. W ogóle patrzcie na to. Miętowa herbata kosztuje 30 zł. Ej, patrz, to jest ta herbata, co my zawsze pijemy w Polsce. 30 zł za herbatę. Za 25 torebek. Masakra. Bardzo drogie są herbaty też właśnie. Herbata, co my zawsze pijemy w niej z Polski. No tak, tylko że w Polsce kosztuje normalnie. No tak. Też zawsze... Tu jest jakaś herbata. Pińska. Mleko zwykła może być. Three horses. Nigdzie nie możemy znaleźć melisy w Tajlandii. Są wszystkie w sumie rodzaje herbat, ale melisy nie ma. I kurde, nie wiem, no nigdy jeszcze nie znaleźliśmy melisy w żadnym sklepie. Już nawet zapomniałem, jak ona się po angielsku nazywała. Pamiętasz, jak się nazywała melisa? Nie wiem, czy to są saszetki, czy tam. Kurczę, ale ta miętowa też jest tak droga. Masakra. No nie ma Liptona? No czekaj, tutaj patrz, no właśnie, miętowa najtańsza 169. 169 batów z Liptona Peppermint, no to 20 zł, wow. No ale to przecież wziąłeś, czy nie? No nie, no bo to jest w tym. W czym? Tu jest jakaś herbata. W liściach. W torebkach. 50 batów. Ma tragedia. Taka herbata. 50 batów. Patrz co tutaj jest. Tutaj jest cukier do kawy. Super. Ile kosztuje? 24 baty. No po coś to? Nic, po prostu nigdzie tego nie było i chciałam pokazać. A tutaj jest jakiś coffee sugar. Cukier do kawy. Za 5 zł. Nie wiem, co to za cukier. Patrz, jest mąka ziemniaczana. Serio? No, tak myślę. No, potato starch. To chyba mąka ziemniaczana. Ostatnio mieliśmy ochotę na plaki ziemniaczane i zastanawialiśmy się, czy jest mąka ziemniaczana. Tylko trzeba jeszcze kupić ziemniaki i tarkę. No właśnie, czym my zetrzemy ziemniaki? Z tym będzie największy problem. 4 złote mąka ziemniaczana, ale taka malutka. 200 gram, kurde, bardzo malutka. Co? Masz coś jeszcze ciekawego? Takie orzechy są, widzisz, tak w puszkach, nie? Mhm. Cappuccino. Fuj. Orzechy cappuccino. Ale to są te modele. Ale patrz, jakie drogie, 140 batów za taką paczkę orzechów? Strasznie drogie. No nie, to miała być taka czarna, izolacyjna, to jest jakaś taka szara, to nie jest taka taśma, żabko, nie. Zobacz tu. No wiem, ale mi to trzeba do kabla, to jest właśnie taka, żeby coś, kafelki przykleić, tak jak tu właśnie coś było pokazane. Nie, to nie jest dobra. To jest dobra, mocna taśma, ale ja potrzebuję inną taśmę. A ile ta taśma kosztowała? No to idź, zobacz. Czekolady gości też są drogie. Czekolady. Nie wiemy teraz, ile w Polsce kosztują. Ale no... Tutaj po 150-140 batów. Kinder Bueno niecałe 5 zł. A czekolady po prawie 30 zł. Tutaj z Linda. Sakra, prawie 30 zł za czekoladę. Te trochę tańsze. 18-19 zł. Ferrero Rocher 40 zł. I co, wiesz, ile ta taśma? 50 batów? No. Serio? No. Dużo? No tak dużo, niedużo no. Co? To. Oczy? No. Weź, one są obrzydliwe. Tam były. Head and Shoulders. O, trochę drogi. Ponad 20 zł za szampon. A tu jest taki trochę mniejszy. Za jakieś 18-19 zł. Masz tylko taką tarkę
znalazłam. Możesz teraz zejść na... A to nie jest za drobne? Nie, no tak. Tak? Na takiej? Tylko, że... Na takiej w oczkach? No, może być, tylko że trochę będzie ci ręka płynąć. A ile to warta? 80 bat. O, tam jest duża. O, 134 baty, tarka. 15 zł. No, na tej to już ci pójdzie. Tak? Trochę na tej, trochę na tej. No to będą placki ziemniaczane. O, jest biała też. No jest, ale to już nie jest chyba ta mocna. To czy to jest ta sama? Pokaż. No to ta chyba kosztuje 33 baty, a nie 50. To jest biała. No widzę to właśnie. Jest ta sama. No się nie wiem, czy taka sama. To może taką białą? Skoro chcesz biały kabel, no to chcę chyba lepiej wejść w białą. No wiem, tylko właśnie nie wiem, czy to jest ta sama jakość taśmy. Ale chyba ta sama. To masz tej samej firmy. Mhm. No to ta to weźmy tą białą. 33, to weźmy nie, tą białą. No to 33 to jeszcze jest ok. Pasty do zębów. 122 baty za Oral-B. No to jakieś tam 14 zł. 119. No całkiem chyba normalne ceny. Paręnaście złotych za pastę. Sensodyna 25 zł. O, jakby kogoś pampersy interesowały, to są jakieś Mami Poco za 60 parę złotych. 48 plus 4, czyli 52 chyba pampersy. Ale nie wiem jaka wielkość. Aha, L-ka, duże. Tutaj są S-ki, ale w sumie są w tej samej cenie, po 60 zł. No to 50 pampersów, 60 zł. O, tu są jakieś tańsze. 54 sztuki, XL-ki, 450 batów, to jakieś 50 zł. Jeśli chodzi o chemię, jakieś proszki, płyny do płukania mniej więcej są w takich samych cenach jak w Polsce. Też jest tego duży wybór. Cała półka, cały regał. Co? Co kupujecie? 100 gram za 65 batów. To dużo? No... Zobacz, jak wygląda pan. No, niedobrze wygląda. Pan wygląda jakby z Song Kramu właśnie wrócił z ulicy. Ta pierwsza ładniejsza taka. No nie wiem, jaką chciała. No, to tak? To ona, gdzie będzie. Ta pierwsza ładniejsza, ale 71 batów to masz za kilo 75 zł, 80. No nie, za tanio. No za tą 65 to za tanio. Mhm. Nie, no jedną weźcie. Widzicie, jak pan wygląda? Tak właśnie się wygląda tutaj na, powiedzmy, Śmigus Dingus polski. Tylko tutaj są inne święta i trwają kilka dni. I codziennie się tak leje wodą, że masakra i właśnie smaruje takimi różnymi rzeczami. Tam się do żurku kiedyś chcieli, nie? No i to nawet w miarę jakaś chyba normalna cena, bo ostatnio to, co widziałem tam w Topsie, te białe kiełbasy, to po prostu były tak drogie, że kilkadziesiąt, że jeden pętelek z 12 zł kosztował jakoś. 40 zł za trzy pętelki białej kiełbasy z Niemiec jakaś tam sprowadzana. Szynki ogólnie w Tajlandii są bardzo, bardzo, bardzo drogie. Normalna, no sery to już w ogóle nie powiem. Chociaż tam w makro można jakiś ser taniej kupić, ale szynka tutaj, no to i tak chyba najtańsza. Ciekawe, ile kosztuje, znaczy ile to może być gram? Więcej niż 200? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale tylko już skończę, że 70 batów to jest jakieś 75 zł mniej więcej za kilo szynki, 80 zł, no mniej więcej. No to chyba tanio nie jest, ale to i tak chyba jest najtaniej, gdzie w ogóle znalazłem. No masło to w Tajlandii też jest bardzo drogie. Na przykład taki lurpak mały, no mały, 250 gram kosztuje 36 zł, 35 zł. No więc nie wiem ile w Polsce, ale wydaje mi się, że 35 zł to jest drogo. I w ogóle jakieś zwykłe masło w Tajlandii kosztuje średnio z 15-20 zł, także bardzo drogo. Można trafić za takie, no tu macie zresztą ceny, na przykład prezydenta 200 batów, no to 25 zł. Tutaj jest jakieś za 117. 117, no to mamy jakieś 12-13 zł, 14, nie wiem. Ale właśnie najtańsze to są te i kosztują 90 batów, czyli dobra, niech będzie 10 zł. Za taką kostkę 11, no 11 zł. Solet i solet. Za tyle samo batów, więc bardziej się to opłaca. To jest solet, nie? No. Solted. Tak, solted. Ale sól, za sól też trzeba płacić, nie? Za sól trzeba płacić, tak. A tu już jest w gratisie. No właśnie, posolone masło. Samo, no, solone masło i niesolone kosztuje tyle samo, a jak to możliwe, jak do tego musieli dodać jeszcze sól. No właśnie. Magia. Tajska magia. A ja kiedyś kupowałam kartki 25 za 25, a 50 za 80. To by się tanie opłacało dwie te za 25 niż jedną za 80.
niż jedną za 50, niż jedną 50 za 80. No, dokładnie. O, proszę bardzo. Patrz, proszę bardzo. No, patrz, le serów. Ale wcale nie jest. Patrz to. Patrz to. Szkoda, że taka jeden, droga. Dobra, muszę czekać. Jeden kawałek 100 batów. Odsłyszę. 100 batów. Cheddara, a tego Emmentala za 150. 150, no nieźle. Najtańszy 60, czyli 40 zł. No to 40 zł za kilo, no to jeszcze nie jest źle. Ale 40 zł to jeszcze nie jest tak źle, powiedzmy, za kilo sera. No ale już następne, na przykład po 80 zł, albo ten 200 zł za kilo sera. 200 zł za kilo sera, oszaleli. Ten tak samo, prezydent. 200 zł. Gouda, takie o. Weź tą Goudę, no. No bo jeszcze mozzarella. Dobra, weź go. Cheddar wzięłam, ale to ja nie wiem, czy tu jest cheddar. Dora, patrz. Tutaj jest pleśniowy ser. Jaki? Pleśniowy chyba. 300 zł za kilo. 300 zł za kilo pleśniowego sera. Ja. No za ten... taki kawałek 500 batów, to 500 jest 50 zł. No więcej, no 60 zł za taki mały kawałek serka. W Polsce to naprawdę nie kosztuje więcej niż 15 chyba. No. Za taki kawałek. Masakra. Patrz, to jest 1600. No to 2700, no 2750 batów za kilo sera. Nie, za to 500. 500 batów za ten kawałek. Psu, ten ser sprzedają za tyle. No. Trzymać serwów. Aż spleśnieje, i... Soki też są w sumie drogie. Taki sok pomarańczowy 100%, 115 batów. 115 batów, kurde. No dużo, 13 zł za sok. Tutaj w kartonie po 90, no 10 zł najtaniej za sok. Jakby się ktoś zastanawiał, ile kosztuje piwo, to piwo jest albo w takich dużych butelkach, to są takie większe, to jest chyba 0,62, 620 ml, kosztuje 53 baty, czyli około 6 zł za takie piwo. To ten Chang to smakuje coś jak Lech podobnie, albo jak taki Heineken, no to mniej więcej 6 zł za 620 ml. Co ty mi tu załadowałaś? Syrop. Co to za syrop? Do wody pomarańczowy. To masz za 60 batów do wody i na pewno ci na dłużej starczy niż taki zwykły sok, który kosztuje więcej. Próbowałeś kiedyś mochi? Nie. To jest takie ciasto, ja to widziałam. I tu w środku są lody. Są lody, czaisz? Nie czaję. To jest takie ciasto gumowate i w środku są lody i to jest takie mochi. I'm mochi. Jestem mochi, tam jestem cany. I'm mochi vanilla. Ale lody najtańsze są w McDonaldzie, tańsze niż w Polsce. Ile kosztują? 25 batów, tak? 25, coś ty odszczelił. No te w tym. No 12. Te w McDonaldzie. KFC przecież za 12. Ale ja mówię w McDonaldzie. W McDonaldzie kosztują 25 w kubeczku. Nie w kubeczku, tylko właśnie w wafelku. No. W wafelku, czyli jakieś 3 złote. To w Polsce na pewno kosztują więcej, a te są naprawdę duże i smaczne i dobre. Jeszcze taki jeden rzecz. W KFC są za 12 batów. No, złoty 50, bardzo złoty tanie. Złoty 50, a te są dobre i duże. A takie średnie. Pyszne. No co, mamy wszystko? Ale bo jak komuś się chce, to w Sevenie... To w Sevenie za 15 batów są lody... śmietankowo-czekoladowe tajskie, bardzo dobre. I też truskawkowe, takie bardzo sielejące, ale tak. A Johnny Walker, 18-letni Johnny Walker kosztuje niecałe 400 zł. Za butelkę 750 ml. No, litrowa, 12-letnia, Black Label, 200 zł. Na szczęście w Tajlandii są jeszcze dobre chleby, które przypominają polskie chleby. I za takie, które tutaj widać akurat, no może nie najlepiej widać, ale no za takie chleby, jakie widać, 10 zł trzeba zapłacić. Czyli całkiem chyba spoko cena. Jak na przynajmniej jeszcze taką Tajlandię, no to wydaje mi się jest ok. Takie smakołyki zazwyczaj europejskie jakieś są dość drogie, chociaż tutaj nawet są spoko ceny po 3 zł, to całkiem naprawdę przyzwoicie. Bo w niektórych piekarniach jest naprawdę drogo. Taki rogalik 2 zł, no spoko. Bardzo tanio tutaj jest. 4 zł za taką bułkę, czyli też spoko. Nie no, całkiem spoko ceny. No gorzej z takimi jakimiś wymyślnymi ciastami, ale w Polsce tanio też nie jest. No tutaj 72 baty, czyli około 10 zł. No to nie wiem w sumie, jakieś 8-9 zł. 9 zł za taki kawałek ciasta, takie małe torciki po 50 zł. Kurczę, no w miarę normalne ceny są tutaj, naprawdę.
Tak, i tutaj czekoladowy za też 50 zł, 470 batów. Naprawdę całkiem spoko piekarnia. Gdyby było z lodówki, to było późniejsze, ale dobre jest. Ale taka podobna jak w tamtym sklepie, no, czy nie? No, jest trochę twardsza, ale gdy była zimna, to była lepsza. Tamte lepsze. Ale gdzie? To tam ma połowę mniej na dzień. Gdzie połowę? 90% mniej na dzień. To jest taka bardziej drożdżówka w ogóle. Mm. Ej. A tamta była blisko. No to ma taki właśnie ten. Drożdżowa, no. A ile kosztowała? 18. 18 batów? Nie, 2 złote. Całkiem. No. Całkiem przyzwoicie. A to jest w ogóle taka drożdżówka z serem chyba. No taka pomieszana, no. Ale w ogóle jak na ciasto drożdżowe, to i tak dobra.